No jedyny taki występ, jedyny, bo to był jedyny. Ale ile prób miały one? Ty myślałeś, że tak, żeby wystąpić, to trzeba, wiesz, jeszcze wcześniejsze próby i z tym baletem i to, i to, i to. Kurki się ćwiczyły, orkiestra się ćwiczyła. Nawet wystąpił Tom Jones jeszcze w nimi, bo no. Wiesz, tak one się zapętliły z tą Dolly Parton, że jeszcze Tom Jones się. Amerykanie są tacy spontaniczni. No tak, się tak, rykają. Oni są wspaniali, bo oni tak, tacy są jak Rosjanie, oni taką duszę mają otwartą. Oni są wspaniali jako ludzie, naprawdę. Natomiast, o, królowa Szmil. Natomiast ja tego faryzeństwa nie ona cierpię. Jest cudowna, to jest taka Szmila, jak świat nie widział. No i bardzo, i Tom Jones. So many times through the years, and you honestly are one of the nicest people I have ever worked with. Because well, some people get real temperamental and they get real hard to get along with, especially sex symbols like you. They can be just real testy sometimes. Mm. But you're just great. You really are. Thank you. Anyway, we're going to sing a song now that was written by a man in Nashville named Curly Putnam. Curly Putnam, clearly. And he wrote my first hit record, which was called Texakaiski. But anyway, this one's called The Green Green Grass at Home, and I'm going to sing with you on it. We're going to dedicate it to old Curly. This is for you. All right. Dolly Parton. Tak. Królowa Texakańskiej Szmile. Takie kompozycje. Świetne, świetne. The old hometown looks the same. Ona będzie razem z nim była. No, no. Las Vegas. Bo to jest show w Las Vegas. A tego dawno nie słyszałam, taki Dom. Och, jaka para wspaniała, Tom Jones i Dolly Parton. Cudowna para, wspaniała. Kocham was, naprawdę, Bermudkę. O Jezu, jaka seksowna babka. Ale to jest jego wcześniejszy śpiew to. Chyba. No ale ta baba bije rekordy, wiesz, ona jest naprawdę transkontynentalna dla Dolly Parton. Niesamowita babka, naprawdę. Tak. Podziwiam ją. Zdrawy za tą śmierć. Tak, tak. Niech żyje Szmira. Tylko myślę, że tu warszawianka jest bardziej ambitniejsza, to nie wiem, czy ona byłaby w stanie tę Szmirę pokochać, bo jednak mają tu Barbarę Blok na Pradze Północ. Korba, 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 korba. Super babka. Ona musiała przejść dramat, bo żeby tak wysoko pójść w karierze w USA, trzeba było bardzo ciężko na to zapłacić. Touch the green, green grass of home. So sad.
Boże, za co ten Jezus cierpiał, to ja nie wiem. Strachu będziecie jedli, strachu będziecie pili, żyli w tej wiosce polsko-chińskiej, chińsko-polskiej, aby się tylko nażreć i nachlać, a Jezusa zabić, albo może najpierw zabić, a potem stypę zjeść. Ten Elton to bardzo piękny głos ma. Tom Jones. Także proszę Państwa, dziękujemy bardzo za występ. Dziękujemy bardzo Ci, Doli, Kurowo Szmir. No ale to puściłyśmy teraz pierwszy raz. Tak. Bo to dawno to tego... Omyłkę, żeśmy to... Na tą taśmę trafili, bo to wszystko na omyłkę tutaj. Nic się tak nie zdarzy na chybcika, bo tu się nie da w ogóle znaleźć nic w tym wszystkim. Wiesz, to wszystko jest tak zwane losowe. Losowo znalazłeś akurat Toma Jonesa z Dolly Parton. Także mój drogi słuchaczu, jak coś znalazłeś, to ciesz się tym, że coś znalazłeś. Tam ci po prawej stronie lata internet. Wszystko jest losowe. Tak. Na przykład znaleźć Cher razem z Dolly Parton też jest losowe zjawisko. Tak. Nigdzie nie jest napisane, że ona z nią w ogóle występowała w żadnym... Tak. Nigdzie nie jest powiedziane, że ona gdzieś występowała. Właśnie. Ale że sobie wystąpiła, to jest jej sprawa. Ktoś tam nagrał, to też jest jej sprawa. Tak, to jest omyłka zupełnie. W ogóle rzadkie zjawisko, bo nie znajdziesz tego nigdzie, nawet gdybyś pękł. Także nawet gdybyś pękł, słuchaczu, to nie znajdziesz tego nigdzie. No myśmy z Martą Dobosz występowały w Centrum Olimpijskim, to proszę Państwa, też ktoś nagrał przez telefon komórkowy, taki lepszy. Tak, to jest, ja Ci powiem, to jest nagranie z telefonu komórkowego. No. Bo ono nie jest wysokiej jakości, to nie jest high definition. Czyli ktoś sobie nagrał występ przypadkowy Dolly Parton z Cher w Las Vegas, no. Fajnie. Także widzicie Państwo, tak samo jak różnymi drogami Jahwe dociera do tych ciemnych ludzi, tak samo i sztuka dociera. Tak, to sztuka. W różny sposób. Amerykańska, taka najdroższa, bo przez to miliony dolarów. Jest sztuka jeszcze też i w sztuce, czyli malowanie według Jana Matejki, proszę Państwa, plamami narzuca się na kartę. Prawda? I różna jest ta sztuka. Tak. Stroboskopowa. Ona ma ładny głos, Sasze. Także proszę Państwa, to zrobię. O, to jest Szel. No. Tak. A zaraz będzie Królowa Szmiry. O, ta Żyduba, Gdańska, która ma już 68 lat. Ale ładnie malowana jest. Tak, 68 lat. Od 70 obie. Tak. No przecież to są kobiety zdjęte jeszcze, jak miała po 60 kilka lat. One się nie starzeją, nie do zdarcia. Ładne to jest, tak. Tylko, że jakość jest fatalna. Las Vegas. Tak. Przed do Lipa. Kevin and Her Medley. Nie, bo się Medley powinno się czytać. Medley czy Medley powinno się czytać? Lee. Medley? I tak, i tak. Tak jak się mówi Sunday albo Sandy. Prawda? Sandy raczej. Ta Żydówka. Znowu pierwsza
pod 70, zobacz. To jest niesamowite. Ta babcia, goła babcia. To jest fenomenalne, takie stare baby. Dwie staruchy. Bo to jest show w Las Vegas, wiesz, na tam, wiesz, że tam najdroższą koncertę. No tak, tak, ja tam bywam. To jest cały show. No. Ktoś filmował. Tak. O Jezu, tam wydówka gdzieś po schodach. Tak. Najgorsze, że w ogóle dźwięku dzisiaj nie ma. Tak, tak, bo one już stare są, te babki. Przerywa ta coś. Baby. Fajne są te baby, bardzo fajne. Mi się to podoba, bo to jest swojego rodzaju fenomen, wiesz, no. Fenomen na skalę wariacji. Po 70 będzie szalała na scenie. Tak. Przy patrzy. Patrz, te dwie żydówki się gdzieś tam. No. Ładują na scenę. Patrz. To jest show, tak zwany amerykański show, wiesz, cała aranżacja w ogóle. Patrz, starucha gdzieś tam na dole. Patrz, tutaj jest właśnie szelca. No. I ranka. No. Jako już staruszka wśród ludzi. O Jezu, jakie to jest świetne, taka stara baba. Nasza Iranka. Bo to jest show w Las Vegas, wiesz, na takiej, tam nie tam 10 tysięcy ludzi, tak. Tam są olbrzymie sale koncertowe. Tak. O Jezu, ta żydowa starucha, ledwo żyje na tym. Och nie, naprawdę, to jest niesamowite. Dziękujemy ci. Diable za ten żydowy. Tak. O! Patrz, królowa śmiry się pokazuje. Dolly Parton. Patrz, a ta żydówka na dole. To jest typowa Ameryka, wiesz, wszystko na pełny gaz. Także proszę Państwa, witamy wielką Szmirę, królowe Szmiry. Witamy, proszę Państwa, i proszę wycierać giry. Jak wchodzicie tu, to wycierajcie giry. Oni szero. Jaśku, już dziesiąta. 68 lat. No. Już pod emeryturę. Tak. Niesamowite. Boże, ludzie. Z tymi chłopami po 20 kilka lat. Właśnie. Coś niesamowitego, proszę Państwa, z tą Szmirą, że
Ludzie lubią szmirę. Ludzie lubią głupoty. Książki lubią. Ona dostała takiego amoka generałowo wspaniale. To jest sprawa szatana. Że nie chcą na przykład Słowa Bożego Biblii, Słowa Bożego znać, a czytają książki, książeczki o byle czym. No, czyli o sobie samych i o potomności. Mają życie od Boga i niszczą. I potem jak trzeba umierać, to nie wiedzą, w którą stronę mają iść. Czy gdzieś w jakiegoś Boga uwierzyć, bo czy gdzieś może jest jakaś nadzieja, bo może oni źle życie przeżyli. Także wiecie Państwo, dopiero wtedy, kiedy ta śmierć przychodzi, jest zastanowienie się. Tak, podchodzi do noi bardzo, może, ta Żydówka. To jest ta Kaja. Niesamowite to jest. To jest typowo amerykańskie, bo oni mają taki, wiesz, wszystko u nich jest na pełny gaz. Tak. Genialnie oni są właśnie przez to, że oni tacy są. Królowa Szmiry. Happy day, happy day. Happy day, proszę Państwa. Happy days. Happy days. Happy days. Żeby one były happy z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. Bo tak to wiecie Państwo, i tak musi cierpieć, i tak musi cierpieć, czy w czasie życia jeszcze, czy po śmierci. To ci ateiści już nie chcieli w to piekło wierzyć, no ale katolicy jeszcze chcieli wierzyć. Tak. Także szmira jest zawsze bardziej ceniona. Szmira jest niesamowita. Także mówię Państwu, jak wychodzą z Pałacu Kultury i targi książki, rozdają na przykład Nowy Testament. Bóg do śmietnika. Czyli, że proszę Państwa, co było lepsze? Szmira. Zawsze szmira. Czytajcie książki. Tutaj Żydki podpowiadają w Radiu Tok FM z Czerskiej 8 na 10. Ależ ile tych książek jest? Ileż ich jest? Tych książek. Czytajcie książki. Jakie są wspaniałe te książki. A Biblia do śmietnika. Także widzicie Państwo, jak działa szatan, diabeł. Czyli, że reklamuje się szmirę. Tak samo jak Górniak mówi. Przecież ta Madonna to jest o talencie. I oni ją rozpromowali. A talencie można rozpromować, proszę Państwa. Także, proszę Państwa, szmira jest na czele. Zapraszamy i już pójdźcie szybko, Jaśku, jest 10:00, na Saską się pomodlić.